Dobrze, Panie Ryszardzie, a takiego gajosa, to jak się reżyseruje? No, pan no ma tak do jak niego innych, słaby. tylko że gajos jest na przykład dla mnie człowiekiem niezwykle doświadczonym, niezwykle inteligentnym. To jest taki człowiek, który, który, którego nie trzeba uczyć. Podstawowych rzeczy on tyle wie, że on często, no oczywiście mnie uczy. Pan tutaj mówi, że też aktor e, panu coś tam pana przekonał do czegoś. No a ja, często aktor ma rację, bo e, Gajos też mnie na przykład przy filmach, w których grałem, e, znaczy układ zamknięty, na przykład, przekonał do wielu rzeczy. A do czego tam, tak na przykład? No, no na przykład on bardzo słusznie jako zasadę, ubiegało. ja to też uznaję, że ograniczać dialog. Mm -hmm. On nie lubi w ogóle dialogu, on e, zresztą ten dialog jak ma, no to on tego tam przeżuwa, zmienia coś, grymasi, a potem mówi nie, nie, no to w ogóle nie warto tego powiedzieć. I potem mówię, no dobrze, ale jak to powiesz, jak to przekażesz? No zobaczysz. No, no i musi i Pan zaufać. Poka pokazuje mi jak jak to można zagrać bez słów i, i często ma rację. Nie mówił że zawsze ma rację. Że to polega na tym nasza rola, żeby nie przeszkadzać aktorom.